Dzień dobry Państwu, dzisiaj porozmawiamy sobie o takim czasami niekomfortowym do omówienia tematem, czyli zaparcia. Tak, przy czym od razu uwaga z naszej strony, że ten materiał będzie dotyczył zaparć czynnościowych. Mówimy tu głównie o osobach między 15 a 45 rokiem życia, bez innych chorób organicznych, które mogą właśnie powodować zaparcia. Ja tutaj bym na początek dotknął przykład takiej pacjentki. Przychodzi do mnie młoda kobieta, tam lat 20 kilka, i mówi, że ma zaparcie. No i zaczyna z nią rozmawiać, co tam pani je, a no jakaś tam biała bułka na śniadanie, do tego tam plasterek szynki grubości szyby w oknie, ilość wypijanych płynów, to mniej więcej tak pół litra do litra w ciągu dnia, aktywność sportowa zero, praca siedząca, no i ma zaparcia. Dziwne? Piotr akurat podając ten przykład, podał wiele czynników ryzyka, które sprzyjają właśnie tym zaparciom czynnościowym. Przede wszystkim myślę, zacznijmy od tego białego chleba, który jest właśnie jednym z takich przykładów pokarmów bardzo zapierających. Węglowodany złożone też wpływają na perystaltykę. Podobnie jak tłuszcze, one tę perystaltykę hamują. No bo organizm wie, że to jest złożone, więc trzeba to rozłożyć na części pierwsze, żeby to wchłonąć. Tak samo tłuszcz musi być zemulgowany i strawiony, zanim można go wchłonąć. Tak by organizm wtedy spowalnia tą perystaltykę, żeby mieć więcej czasu. Inna sprawa, tym co ona podawała, brakowało błonnika. Było go prawie zero, bo warzyw w zasadzie też za bardzo nie jadła. Miałem też inną pacjentkę, która też miała problemy z zaparciami i na przykład z nią rozmawiałem na temat warzyw, to ona powiedziała, że ona nigdy nie je warzyw, bo ona nigdy nie jadła, ma wstręt i ona nie weźmie żadnego warzywa do ust. Nigdy. A na szczęście warzywa nie są jedynymi źródłami błonnika. Błonnik to są te elementy pokarmu roślinnego, które nie ulegają trawieniu. Gdzie mamy zawartość de facto celulozy i pochodnych, nasze enzymy nie są gotowe do strawienia właśnie tego typu de facto cukru. Ale to nie znaczy, że one są bezużyteczne, bo mają bardzo istotną funkcję. Właśnie, bo ten błonnik, żeby on przyspieszył naszą perystaltykę, żeby on zadziałał pozytywnie tutaj, jeśli chodzi o zaparcia, on bardzo pomaga w formowaniu stolca. Wchłania wodę, wchłania też częściowo tłuszcze i sprawia, że ten stolec pęcznieje, nabiera więcej wody. W ogóle tworzy wody. Jego formę, tak? No bo jeżeli inne rzeczy wchłaniamy, a tego nie wchłaniamy, no to wydalamy to, czego nie wchłonęliśmy, więc w zasadzie formuje tą masę stolca, nie? Tak, jakkolwiek by to brzmiało, to ten stolec też staje się bardziej taki sprężysty, bardziej giętki, kiedy przechodzi przez przewód pokarmowy. Dzięki temu ma łatwiej w tych wszystkich zakrętach, bo te jelita tam są poupychane, w tym brzuchu jest ich bardzo dużo, a brzuch taki aż gigantyczny zazwyczaj nie jest, więc te jelita są tam dość mocno poupychane i ten stolec musi się przesunąć przy użyciu też tych ruchów perystaltycznych, czyli tych skurczy jelit. Jeżeli ten stolec jest już strasznie taki gęsty i mało elastyczny, no to organizm ma problem z tą perystaltyką. Ale wspomniałeś, że ta pacjentka piła bardzo mało wody. Czy woda ma znaczenie w przypadku zaparcia? No, fundamentalne, no bo tak jak mówiłeś, ten błonnik łapie tą wodę, tylko skądś ją musi mieć. Nie jemy za bardzo warzyw, które już same w sobie, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, mają dużo wody w sobie i człowiek jeszcze nie pije tej wody, no to skąd tą wodę ma wziąć? Wystać z organizmu ze ścian jelit? No nie da rady, nie? Wbrew pozorom, błonnik, jeżeli nie jest spożywany właśnie z wodą, kiedy nie dostarczamy odpowiedniej objętości wody, to działa paradoksalnie zapierająco. On nie ujawnia swoich właściwości, a tak jak mówię, te długie łańcuchy celulozy, one nie są strawiane, one formują dosyć duże cząsteczki. W takiej sytuacji, kiedy też ten stolec nie nabiera tej objętości, tej giętkości, to paradoksalnie mamy zaparcie. Ja też jestem fanem automatyzacji, czyli robienia takich rzeczy, które możemy łatwo dać zalecenie i ono jakby wchodzi w grę i w miarę rozwiązuje nam problemy. Więc oprócz tych warzyw, o które tam się zawsze czepiam, to często mówię ludziom, że po prostu jedną butelkę wody w ciągu dnia trzeba wypić. Po prostu. Jak jej nie wypiłeś, to ją tam topij duszkiem, wieczorkiem, najwyżej będziesz biegać do toalety. Ale jakby wejdzie w końcu ten nawyk, że ta butelka wypita w ciągu dnia musi być, to raz. A dwa, dobrym nawykiem do wbudowania jest też regularne spożywanie zup. No bo taka zupa może stać kilka dni, jak już ją przygotujemy. Ma ona dużo wody, ma jakieś tam wartości też odżywcze, jeżeli jest zrobiona na warzywach i ma faktycznie bogactwo tych składników w sobie. No i dostarcza tą wodę. Wypełnia ten żołądek, daje efekt sytości i jeszcze dodatkowo reguluje nam kwestię związaną z zaparciami. Piotr, czy ten jej styl życia, ta jej praca miała znaczenie? No tak, no bo tu znowuż można powiedzieć ten efekt akumulacji tych wszystkich drobnych rzeczy. Błonnika nie ma, wody nie pije, praca siedząca, sportu nie ma, bo czasu już nie ma, bo nie ma czasu, jak większość osób tak mówi. To wszystko razem sprawiło, że zaparcie powstało. Czyli nie było tego błonnika, a nawet jeżeli go trochę było, to za bardzo nie miał skąd wyłapać tą wodę, żeby uformować ten stolec. Więc ten stolec już miał gorszy pasaż jelitowy, czyli trudniej mu było się przepychać przez te wszystkie zakamarki w tym brzuchu. I jeszcze do tego ona się w ogóle nie rusza, gdzie to ruszanie się powoduje wstrząsanie tym brzuchem i też pobudza tą perystaltykę. Wręcz czasami się zdarza, że na koniec maratonu ludzie mają niefajne sytuacje, nie? Także to jakby też pokazuje, że ta stymulacja jelitowa przy tej aktywności też jest. To nie znaczy, że trzeba biegać maratony, żeby leczyć się z zaparć, ale racjonalnie, tak? Czyli jakaś ta aktywność powinna się jednak systematycznie pojawiać.
No dobrze. Więc zapraszamy też do obejrzenia odcinka o systematycznej aktywności z trenerem. Ale czy takie zaparcia są groźne? No bo to jest tam, powiedzmy, dłużej spędzamy trochę więcej czasu na toalecie, coś sobie przeczytamy. Taka czynnościowa, takie czynnościowe zaparcia mają jakieś poważne konsekwencje. No i znowu zastanawiamy się, jak długo, nie? Bo jeżeli to jest takie pojedyncze zaparcia, bo tam, nie wiem, mam jakąś zmianę w żywieniu i pracy przez jakiś czas, to najczęściej to jest chwilowo i to przechodzi. A jeżeli ktoś ma takie nawyki, ma te zaparcia długofalowo, no to co? No to w końcu organizm się obrazi, no to nie ma rzeczy, które pozostają bez konsekwencji. No i tutaj taką wiodącą jednak konsekwencją tych długofalowych zaparć jest choroba hemoroidalna, czyli jakby problemy bólowe związane z obrzękiem, z przerostem i z wypadaniem hemoroidów. Właśnie, hemoroidy każdy ma sploty żylne w odbycie, natomiast często właśnie i zarówno zaparcia, i ten siedzący tryb życia predysponują właśnie do tego, żeby te sploty zaczęły się robić coraz większe, żeby one zaczęły wychodzić spoza światła odbytu. Zaparcia, wstydliwy temat. Hemoroidy chyba jeszcze bardziej wstydliwy temat, a problem częsty i bardzo dolegliwy. Także zapraszamy do obejrzenia odcinka o hemoroidach. Jeszcze warto wzmiankować, jakby jedną z najczęstszych moich teleporad, gdzie pacjent z własnej woli zapisuje się na teleporady, to albo są zaparcia, albo jest choroba hemoroidalna. To są rzeczy, że wygodnie z nim pogadać przez telefon, nie muszą mnie widzieć, nie muszą się wstydzić. Często wolą się skonsultować przez telefon, licząc, że ja im pomogę i nie będą czuć tego zażenowania w kontakcie face to face, że trzeba o tym pogadać. Przy czym znowu zwracamy uwagę, że te zalecenia dla zdrowego człowieka, te zalecenia zdrowego stylu życia, one dają efekty na wielu polach. Prowadzenie błonnika to nie jest tylko zostanie wchłonięty częściowo cholesterol z pokarmu, tam pozytywny wpływ na lipidogram, na nasz profil metaboliczny, ale też widzimy, że ma ogromne znaczenie w zaparciu. Problem częsty, łatwo w dzisiejszym świecie, gdzie spędzają większość czasu siedząc tak naprawdę. Inny przykład to picie wody. To nie jest tylko, tak jak omówiliśmy na innym nagraniu, żeby oczyścić jamę ustną, węglowodanów prostych, żeby nam się nie rozwijały bakterie, żeby nie dochodziły do próchnicy. Nie jest tylko kwestia nawodnienia, ale jest też kwestia, żeby właśnie uniknąć zaparć. Drobne modyfikacje mają wiele efektów, o których nawet jeszcze nie wiemy, tylko widzimy, że ta żywotność i zdrowotność człowieka się poprawia. Jest efekt, no bo mówiliśmy, że ten błonnik, jakby my go nie wchłaniamy, ale to nie znaczy, że on jest bezużyteczny i służy tylko do formowania stolca. No nie. Wszystkie żyjątka, ta mikroflora cała naszego przewodu pokarmowego, ona się żywi tym błonnikiem w głównej mierze i metabolizuje to, czego my już nie zmetabolizowaliśmy. Nie zawsze wszystko, bo wielu rzeczy też nawet one nie są w stanie zmetabolizować, ale to, co my jemy, wpływa na to, co w nas żyje. A potem ta mikroflora jelitowa, ona też ma różne produkty przemiany materii, produkuje i kwasy masłowe, i kwasy octowe, i to oddziaływuje na nasz mózg między innymi i może też sterować naszymi wyborami dietetycznymi i preferencjami żywieniowymi. Więc jakby efektów tutaj powiązań jest tak dużo i tak wielu jeszcze z nich nie znamy, że naprawdę warto podejmować te pozytywne zmiany i tylko patrzeć, jak ten efekt kumulacji działa na naszą korzyść.